Stare miasto w Chełmie otoczone jest murami, ale tych murów jest ponad 2 km i co najważniejsze, to są oryginalne średniowieczne mury. Zwiedziliśmy już trochę miast w Polsce, ale coś takiego widziałam pierwszy raz. Do tego 23 baszty, z których 17 jest całkowicie zachowanych. I w tych murach było 7 bram, z których do dziś przetrwały 2. W ziemi chełmińskiej, no właśnie. Skąd je macie takie? Ona była jeszcze jako taka... Powiedz, Karol, co tu się odbywa? To jest Baszta Panieńska, w której swoją siedzibę mamy jako Bractwo Chorągiew Ziemi Chełmińskiej. Jesteśmy grupą pasjonatów, która kultywuje tradycje średniowiecza i XVII wieku. Od 20 lat bierzemy udział chociażby w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem, w oblężeniu Malborka. Jeździmy za granicę, byliśmy w Moskwie, w Estonii, w Niemczech. Zawsze staramy się jak najwięcej o Chełmie mówić i promować nasze barwy i naszą chorągiew. Siedzimy przy zastawionym stole, otaczają nas zbroje, chorągwie. Bardzo fajne miejsce tutaj stworzyliście. A co tu robicie? Jest to nasza siedziba. Spotykamy się, omawiamy pewne ważne wydarzenia dla nas. Cały sezon, tak naprawdę teraz od maja do września co chwilę działamy w jakiś sposób. Także jest to miejsce, gdzie możemy na chwilę odpocząć między turniejami. Czy turysta ma szansę tutaj trafić, jakoś wejść, popatrzeć sobie? Na imprezach organizowanych przez miasto, takich dużych jak chociażby Night Hills, Noce Muzeów, otwieramy. Natomiast indywidualnie można się z nami skontaktować przez Facebooka, Instagrama, znaleźć nas i jak najbardziej zaprosić. My bardzo chętnie otworzymy. Jak to konto znaleźć? Chorągiew Ziemi Chełmińskiej na Facebooku. Taki największy portret, który tutaj wisi, to jest portret żołnierza z jaszczurką na tarczy i tutaj na herbie. Kto to jest? Tak, jest to Mikołaj Zryński. Postać jak najbardziej historyczna, żyjący w XIV wieku tutaj na terenach ziemi chełmińskiej, która wtedy należała do zakonu krzyżackiego. Razem ze swoim bratem oraz z braćmi Kitnowskimi Mikołaj Zryński założył Towarzystwo Jaszczurcze, które miało na celu odłączenie ziemi chełmińskiej od państwa zakonnego i przyłączenie jej do korony państwa polskiego. Podczas bitwy grunwaldzkiej Mikołaj rzucił chorągiew, czyli poddał ją, był to gest poddania chorągwi, za co został rok po Grunwaldzie stracony przez krzyżaków na rynku w Grudziądzu. Także jest to dosyć bardzo, bardzo ważna postać właśnie, jeżeli chodzi o historię naszego miasta, pokazująca w jakim kierunku Chełmno starało się prowadzić swoją politykę. Czyli bardziej woleli być pod królem polskim niż pod krzyżakami. Tak, tam bardziej im się opłacało rzeczywiście. Mimo to, że krzyżacy założyli Chełmno, ale widać, że chyba wtedy jakoś bardziej ciągnęło do Polski, tak.
od środy do niedzieli można tutaj przyjść i za darmo obejrzeć Izbę Tortur, a takie różne wymyślne tortury, jaka była najpopularniejsza kara w średniowieczu? Niestety najczęstszą była kara śmierci. Wykonywana w różny sposób. Z eksponatów, które tutaj zgromadziliśmy, wiele z nich służyło do wykonania kary śmierci. Tutaj jest najpowszechniejszą topór, na przykład jest topór katowski i pień katowski, ale robiono to w najróżniejszy sposób. Tutaj z tyłu mamy klatkę egzekucyjną, w której więźnia wsadzano. Trzymano tak długo, dokładnie, aż i więzień umiera z przyczyn naturalnych w takiej klatce, więc mógł tam siedzieć i tygodniami. Bardzo popularne były też tak zwane kary na honorze. Na czym one polegały? To były kary za drobniejsze przestępstwa. Nie chodziło tutaj w jakikolwiek sposób o skrzywdzenie, o zostawienie trwałego śladu. Chodziło o taki ostraszający wymiar kary. Czyli na przykład te maski, tak? To były czyli takie te maski, właśnie... czyli te niżej kamienie hańby, które miały wystawić takiego skazanego na widok publiczny. I dać znać wszystkim, że on jest przestępcą. Dokładnie tak. W Chełmie spotkaliśmy Komesa Grodu. Proszę powiedzieć, kiedy tutaj najlepiej przyjechać, żeby zobaczyć turnieje rycerskie? W tym roku już troszeczkę się spóźniliście, bo nasza największa impreza odbywa się w maju. Okay. Mamy lipiec, przygotowujemy się już do wyjazdu na Grunwald. Ale nasz turniej w tym roku odbył się po raz 21. Turniej rycerski o Złotą Jaszczurkę. Czyli w przyszłym roku najprawdopodobniej w maju, tak, planujemy zorganizować go kolejny raz. I jakie wtedy będą konkurencje? Sztandarowe takie konkurencje, na każdym turnieju rycerskim się pojawiają, czyli turniej miecza i tarczy, turniej miecza długiego, drużynowy turniej bojowy plus turniej łuczniczy. I wtedy można spotkać wielu rekonstruktorów. Tak, u nas z roku na rok ta liczba się zwiększa. W tym roku było ponad 150 uczestników. Wszyscy ci, którzy byli u nas w tym roku, zapowiadali się, że na przyszły rok znowu przyjadą, turniej im się podobał. I panie komisarzu, rozumiem, że to tutaj odbywają się te wszystkie imprezy. Tak, nasz turniej i wszystkie inne imprezy, które my organizujemy, odbywają się właśnie tutaj. To jest ponad 3500 metrów zielonego terenu położonego wewnątrz murów miejskich. Jedyny taki duży obszar zielony w Chełmie tutaj na Starym Mieście. I jesteście przyklejeni jakby do murów miejskich, więc też takie historyczne miejsce. Tak, mur otacza nas z dwóch stron, z pozostałych dwóch stron drewniana palisada, którą my wybudowaliśmy, nasze stowarzyszenie już ponad 20 lat temu, bo osada działa od 21 lat.